Cześć akwaryści, Mariusz Król, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale YouTube. Oczywiście zachęcam do jego subskrypcji, a dzisiaj będziemy rozmawiali ponownie o morszczyźnie, o tym, co w morzach i oceanach piszczy. Konkretny temat znawcy już zapewne znają po tym, co wyświetla się za moimi plecami. Zapraszam na film. Dzisiaj porozmawiamy oczywiście o małżach Tridakna. Czy Tridakna jest małżem także dla początkujących? Tridakna to rodzaj małży, które określane są jako przydacznie. Należą do rodziny przydaczniowatych Tridacnidae. Co ciekawe, nadają się nie tylko dla zaawansowanych akwarystów, ale właśnie również dla tych, którzy posiadają już podstawową wiedzę. W rodzaju Tridacna znajdziemy różne gatunki, są to m.in. Tridacna maxima, Tridacna dereza, Tridacna gigas, crocea czy też squamosina. Różnią się one od siebie nie tylko ubarwieniem, wzorem, ale również wielkością. Konkretny gatunek małży spotkamy w różnej kolorystyce. Zdecydowanie bardziej pożądane w akwariach morskich są te osobniki, które mają intensywniejsze i bardziej żywe ubarwienie. Jednym ze sposobów odżywiania się tych pięknych bezkręgowców jest odpowiednie oświetlenie. Podobnie jak koralowce, posiadają one symbiotyczne glony, czyli tak zwane zooksantele, które dostarczają im pokarmu w procesie fotosyntezy. Oświetlenie dla Tridacna powinno być raczej umiarkowane, a aklimatyzując, czyli wkładając nowe zwierzę do zbiornika, kładziemy je na początku na dnie akwarium, tam gdzie światło będzie najsłabsze. Dopiero stopniowo w ciągu kilku dni możemy przenieść zwierzę w miejsce nieco wyższe, docelowe. Oczywiście należy skierować zwierzaka otworem muszli ku górze, w stronę tafli wody naszego zbiornika, a miejsce, jakie mu zapewniamy, powinno posiadać wolną przestrzeń, aby Tridacna mogła rosnąć. Oprócz pięknego ubarwienia należy pamiętać o tym, że małże są filtratorami. Zapewniają one nam naturalną filtrację wody w akwarium. Dzięki filtracji nadmiaru składników odżywczych w wodzie oferują pewnego rodzaju, można byłoby to nazwać, stabilizację systemu, obniżenie azotanów, poprawę warunków. W końcu zbyt duża ilość tych składników prowadzi do wielu problemów, na przykład wykwitu glonów czy zbyt mocnego obniżenia się pH. Małże dodatkowo wymagają zbiornika o stabilnych parametrach. Muszle budują głównie dzięki występującemu w wodzie morskiej wapniu, więc jego poziom musi być stabilny. W tym samym celu dozować należy strąd, ale nie tylko. Zdarza się, że małże pokazują znacznie gorsze ubarwienie niż bezpośrednio po zakupie. Ich kolory stają się ciemniejsze, wchodzą trochę w szary, w brąz, a dodatkowo jakby takie trochę wypłowiałe. Warto w miarę możliwości zbadać wtedy poziom jodu w wodzie morskiej i dozować dodatkowo jod, który pomaga utrzymać jasną barwę zooksantelą. Pierwiastek ten bez problemu można kupić w dowolnym sklepie z akwarystyką morską. Jeżeli podmiany wody w naszym akwarium są regularne, czyli raz w tygodniu, to powinny one zapewnić odpowiednią ilość jodu, aczkolwiek warto pamiętać, że jest to pierwiastek lotny. Tridacna są dość odporne i potrafią dostosować się do wielu warunków, które panują w naszych domowych rafach koralowych. Z tego też powodu akwaryści, którzy nabrali już pewnego doświadczenia, aczkolwiek nie uważają się jeszcze za zbyt wykwalifikowanych w temacie akwarystyki morskiej, w mojej opinii śmiało mogą spróbować swoich sił w hodowli tych fascynujących zwierząt. Zastosowanie się do takich podstawowych wskazówek, które zawarłem tutaj w filmie, powinno, mam nadzieję, pozwolić na cieszenie się bogatymi wzorami i barwami
tych wspaniałych filtratorów. Warto również, wybierając miejsce, zwrócić uwagę na to, aby karmiąc nasze ryby, w tym miejscu był dość dobry przepływ wody, aby do tej muszli małży również dotarły jakieś drobinki pokarmu, które będzie mogła sobie z tej wody wyłapać. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że dzięki niemu przekonacie się trochę do tego, że małża tridakna wcale nie musi być takim trudnym zwierzakiem i być może dzięki temu pojawi on się w waszych domowych akwariach. Zachęcam oczywiście cały czas do subskrypcji naszego kanału i zapraszam wkrótce na kolejny film. Trzymajcie się, cześć!